Przenoszenie szafek, ustawianie sprzętu, montowanie barierek i wielkie sprzątanie to już dosłownie ostatnie szlify przygotowań szkół z terenu gminy Piekoszów na przyjęcie w swoich murach uczniów po 2 miesiącach odpoczynku. Na ten moment niektóre placówki oświatowe z terenu gminy Piekoszów szykowały się całe wakacje, przeprowadzając większe i mniejsze remonty. Angażujemy duże środki, nasz samorząd angażuje duże środki w to, żeby te szkoły wyglądały coraz lepiej. Są remontowane budynki wewnątrz, jak również i na zewnątrz. W tej chwili duże środki są zaangażowane w remont szkoły w Zajączkowie, jak również szkoły w Piekoszowie, na co pozyskaliśmy też duże dofinansowanie zewnętrzne, środki unijne. Pozostałe środki to jest wkład własny gminy, więc te szkoły dwie są naprawdę w dużym stopniu remontowane. W Zajączkowie jest termomodernizowana również szkoła w ramach dużego projektu unijnego, na który gmina pozyska środki zewnętrzne, środki unijne. Ponadto pozostałe placówki też w różnych stopniach zaangażowania staramy się remontować i tak się dzieje to w każdym roku, również w tym roku. No już zbliżamy się szybkimi krokami do tego, żeby dzieci przyszły do szkoły, rozpoczynamy rok szkolny, dlatego to już ostatnie są przygotowania, a właściwie już sprzątania po tych remontach, żeby dzieci, jak również grono nauczycielskie, te szkoły zostało w dobrych warunkach przygotowane, żeby wejść 1 września do tych szkół i rozpocząć normalnie pracę. W przeciągu 2 wakacyjnych miesięcy dużą przemianę przeszła szkoła w Piekoszowie. Wykonaliśmy remont całego 1. piętra, wykonaliśmy też remont w pomieszczeniach po dawnym przedszkolu. Te remonty na tych 2 piętrach, tam były wymienione podłogi, drzwi, było malowanie, było robione okablowanie do nowych sieci, były robione nowe meble do sal komputerowych. Tutaj środki mieliśmy z Urzędu Marszałkowskiego. Gmina Piekoszów uczestniczy w takim programie aktywna edukacja w szkole podstawowej w Piekoszowie. Z tego programu gmina uzyskała 350 tysięcy, wkład własny był 40 i w ramach tych pieniędzy żeśmy dokonali tych remontów tutaj z tymi salami komputerowymi. Prace remontowe przeprowadzono także w szkole w Łosieniu. Na początku wykuliśmy 20 otworów drzwiowych po to, by móc wprawić nowe drzwi, które spełniają standardy budowlane. Ponadto dokonaliśmy drobnych remontów w łazienkach. Wymalowaliśmy 2 korytarze szkolne, klatkę schodową, ponadto pokój socjalny. Zrobiliśmy małe poprawki w klasach. W każdej z sal były wymienione progi. Ponadto duży remont dotyczył schodów, ponieważ schody były brzydkie, lastrykowe, więc trzeba było je skuć i położyć płytki. Kolejnym elementem jest montaż barierek na schodach, jak również przed szkołą. Na tym nie koniec. Nowe łazienki zyskał zespół oświatowych placówek integracyjnych w Micigoździe. Wiele pracy włożyli tu rodzice. No tutaj ogromną pomoc otrzymaliśmy od pana wójta. No i my jako rodzice też przychodziliśmy, wolontaryjnie przychodziliśmy i pracowaliśmy. Ze środków gminy na to zakup materiału, opłata całych fachowców, wykonawców takiego, no całych tych większych, grubszych prac, no to panowie wykonywali, tak? Pieniążki, no wiadomo, od wójta, a no cała praca taka, no powiem tak brzydko, brudna, no to już zaangażowanie ogromne rodziców, naszych dzieciaczków. Jestem tu już od 2 tygodni i obserwuję pracę tych rodziców, duże zaangażowanie i jestem w dużym szoku, że rodzice tak dbają o tą placówkę. Cieszę się, bo myślę, że mi pomogą w dalszych latach i będziemy współpracować bardzo dobrze. Pan Robert Marcinkowski, pan Wiesław Białacki, to ci panowie, którzy ogromną pracę włożyli tutaj w tą szkołę. Przemianę niebawem przejdzie też szkoła w Zajączkowie, gdzie nadal jeszcze trwają prace związane z termomodernizacją placówki. Roboty wewnątrz już zakończono, a całość ma być gotowa do końca września. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 1 100 000 zł, z czego 80% pokryje unijne dofinansowanie.
Można powiedzieć, że w szkołach na terenie gminy Piekoszów trwają już dosłownie ostatnie szlify przygotowujące placówki do przyjęcia uczniów. Niektórzy z nich z całą pewnością będą zaskoczeni nowym wyglądem swoich szkół. Pierwszy dzwonek zabrzmi dla nich tradycyjnie 1 września.